wyszłyśmy na spacer. To jest niedziela. Wyszłyśmy sobie na spacer dzisiaj po południu, po obiadku. I zahaczyliśmy w cukierni na lodach. Ja mam pistację, bardzo dobry. A Jegorek... Kindergłano. Bardzo przytulna kawiarenka. Tak w ogóle to jeszcze zahaczymy o park. Może kupimy coś na ciasto, jakieś dzisiaj zrobimy, może babeczki by dzisiaj zrobił, kupię margarynę. Co? Nic, no to gryzłem. Kupiłem margarynę, kakao? Nie, to nie trzeba kakao, margarynę tylko. No. Zrobimy dzisiaj babeczki. I nagramy wam. Ale ja szpycha lol. No, ja mam nawet z kawałkami margarynę. Muzyczka w tle. Coś wam może w parku nagramy. Więc... Uwidzimy się w parku. Próbuję. Dobra, to już. Niko. W lodach. Przyszliśmy do parku na spacer. Ale jest ponuro. Coś w zamku, jest jakaś impreza chyba. Co się dzieje? Wszystkie rzeźby są pozostawiane, pochowane. Uważaj. Domu, bo jest zimno, jest bardzo zimny wiatr i wracamy do domu. Przeszliśmy kawałeczek parkiem i wracamy. Spokojnie. Piłsudskiego. Tutaj po pierwsze Józefa Piłsudskiego. Komendant 1 Brygady Legionów Polskich. Chodź. A tu mamy dwóch panów, którzy siedzą dzień i noc. Są to bracia cotnarscy. Stanisław i jak temu drugiemu? I Jan Cotnarscy. Byli burmistrzowie miasta Łańcuta. To jest wielka księga. Myślicielska. Dobra, tak nie. Tutaj mamy fortepian. On chyba symbolizuje dni miasta Łańcuta. To znaczy się pierwąc. Gdzie odbywa się koncerty, muzyki, jakoś tak się to nazywa.
dyrektorem, pracownikiem Filharmonii Podkarpackiej. No i babcia tu gra na fortepianie. Januszowi Ambrosowi, kierownikowi artystycznemu Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Rzeszowie. Twórcom, a dni muzyki właśnie kameralnej w Ancucie się odbywają. Wiecie co, odbywają się w Ancucie dni muzyki kameralnej. Właśnie, ja zapomniałam jak to się nazywa, ale to się w ten sposób nazywa. Robimy dzisiaj babeczki kruche. Będą z serkiem mascarpone i ze śmietanką 30 i pewnie jakieś owoce do tego damy. I dajemy tak. Pół kilo mąki. Wsypujemy. Zrób sobie dołek. Robimy dołek. Dzisiaj robi młody kucharz. Tak. A ja się przyglądam tylko. I steruję. Podasz mi, proszę? Kostka margaryny. Też nie chcę iść. To sobie dołek zrób na śruszutka, bo ci uciekną. No, uciekną ci tutaj. Dawaj. Dajemy 5 żółtek. 2 łyżki oleju octu. 2 szklanki cukru. Półtorej szklanki cukru, przepraszam. Tu jest szklanka? Dajesz 2 szklanki? To nie, dałem 3, 4, 1 szklanka. No to... No to 2. Okej. Dobra, i... Teraz sobie tu trochę posiekaj. Posiekać albo teraz. Zrób sobie dołek jeszcze, bo tu ci żółtka uciekają. Czekaj. Coś... Chcą uciec. Powoli. Tutaj daj, jest 5 łyżek śmietany. Powinno wystarczyć. Dajmy 5 łyżek śmietany. Raz. 2. Nie 3, takie mocne, płaskie. 3, 4. I 5. No. Mało dałeś, daj jeszcze. Bo wcześniej dałem więcej. Dobra. Okay. I to łyżkę weź. Teraz to musi wszystko zasiekać. Trzeba to wszystko zasiekać. Zgarnij sobie ten cukier, to wszystko. Ręką sobie zgarnij. I musimy to teraz wszystko posiekać. Więc siekam. Się rozjechał na to stolnica, że ho. Za chwilę w Warszawie sobie wylądujesz. Czekaj. To tak ładnie zgarniać. Poczekaj, weź rękę. Czekaj. Stój. Trzeba to ładnie zgarniać do środka wszystko i siekać tak. Okej. Czekaj, pomogę ci, a ty zaraz to będziesz zagniatał. A ty nie wiem jeszcze jak się robi. No to wszystkiego się trzeba nauczyć. Wiesz? Powoli się wszystkiego nauczysz. Kiedyś już wspomina, babcia mnie uczyła robić ciastka. Dobra, zagniataj teraz. Rączka. Na jednolite wiesz jak, nie? Na jednolite ciasto. Tak. Okej. Okay.
Więc zagniatamy ciastek. Zagniataj, zagniataj. Zagniatamy. Znaleźć cześć. Gdzie żelazko jest? Na górze. Na górze? Nie się zepsuło. No wyłącz to. Ciasto już jest zagniecione, teraz musimy rozwałkować. Przekroić na pół, proszę. Jeszcze trzeba przekroić na pół. No. Tak? Tak. No. Babcia to ogarnia kuchnię, bo jest masakra. Podasz mi nóż, proszę. To jeszcze sobie wziąć. Tam masz nóż chyba, nie? Nie, nie mam. Tak. To gdzie? Pory zamknięte. Dobra. Musimy przedzielić ciasto na dwie części. Jedną zostawiamy. Kury wysypane, kury zamknięte. Dobra. Można przypuszczać, ale bramy nie zamykam na razie, bo zaraz wrócę. Dobra. No. Jedną połówkę zostawiamy ciasta, a drugą rozwałkowujemy. Zapomniałem wałkę podsypać i teraz się właśnie... Po części, nie ma wałka. Po części się sypie mąkę. Ja widziałem, że się ten... No właśnie. Ale chyba się myliłem. Dobra. Więc ciasto trzeba rozwałkować. Ciasto przełożyłem... O, to nie, to nie. Ciasto muszę rozwałkować. Mówiłem, ale ten babcia się... Nie no kurde. A teraz rozwałki to ciasto, tylko nie za cienko, bo... A tak? No. Wiesz co, może będzie. Czekaj, zobaczymy. Stój. Stój, 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 stój. Hula. Teraz zobaczymy. O, i w ten sposób. Jest? Jeszcze, jeszcze. Jeszcze trzeba rozwałkować. No to już musi zostać. I robimy takie babeczki małe. Nie wiem, czy Państwo robią, czy nie robią. Państwo. Wy widzowie, nie Państwo, przepraszam. Wytniesz to. No i mi się przykleiło. Dobra, łąko. Czekaj. Łąko trzeba podsypać. Już na razie zostaw. Starczy, już nie syp, ani mąką. Okej. Okay. To przecież to wykasuje, jest też taki sztywny. O, teraz jest git. Widzisz? Popatrz. Już nie rozwałkowuj, dość. Dobra. Wykrawaj, jak się czepiłaś tego wałka, to nie wiem, chcesz na tym wałku polecieć na rynek do łańcuta? Może. Więc robimy w ten sposób, że wykrawamy. Jakby. Aha. To, żebym się popisał. Jeszcze raz. A więc. Nie zaczynamy zdania, a więc. Wykrawamy. Muszę cię rozluźnić trochę. No cia. Jeszcze. A więc wykrawamy i. Wychodzą takie babeczki. Zobaczymy, czy będą z poramek dobrze wchodzić. Nie dociskaj mocno, żeby później z poramek wychodziły dobrze. Pokaż, mogę zobaczyć? Tak. Znowu za grubo jeszcze czas. No to. Czemu? Nie wiem. O, teraz zrobię na przykład na tej większej. Wykrawamy. Musi sobie wziąć o trochę też, co tak rękę w tym. Odstawiaj sobie tu na stół, później pozbieramy tam na ten. No to jest grane. Nic sobie mi się w ogóle... Czekaj, Korek, mogę? A teraz rozwałkujemy go, bo się przedtem nam przykleiło. I nie wychodziło dobrze. I teraz... W końcu mi się udało. Takie muszą wyjść. O. Do tego... No. No.
Mogę? Przejść tu? No. Dobra. I wykrawamy. Mają takie wyjść. Od taki kształt. Takie wgniecenie tu trzeba zrobić, bo do środka będą jeszcze na dzień szły. Wykrawamy. Znowu mi nie wyszło, no. Jeszcze raz. O, idealnie. Wychodzą nam takie, o, i teraz to musimy wnieść. Jak idzie? Dobrze, chociaż tu za mało ciasta dałem. Starczy, nie dokleję już. Okej. Okay. Muszę być takie od siki, od noża, takie wiesz, idealne jak w aptece. Jak w co? Jak w aptece. W aptece nie sprzedają babeczek. Tak się mówi, że coś się robi za to, to dokładnie jeszcze. Babcia wychodzi mi. Wyluzowana, okej. Okay. Co? Okej, okay, super. Chcesz, ale wcześniej coś mówiłaś. A nie wiem. I jak to bywa w bajce, skierniczył mi biszkopt. Aha. Dobra, to nic zrobić skierniczu. Zresztą z niego wykroimy. Ważne, że nie z piernika, nie. Z piekarnika, z piernika! Z piernika! Z piernika na Wojtusia iskiereczka błysła. Może powiem ci bajeczka, bajka będzie długa. Babcia myje naczynia. A tak to w ogóle robię jeszcze torta, bo Igorek będzie miał przeniedziałek we wtorek, tak? We wtorek, ale na niedzielę robimy wszystko. Urodziny. I właśnie wieczorem babeczki na urodziny. Torta robię też. A jeszcze w międzyczasie gotuję widać. Się robię. Dzisiaj nadrabiamy tłusty czwartek. Jeśli chodzi o pączki, bo wczoraj nie było czasu. Kupiliśmy w Lidlu, córka kupiła w Lidlu 24 pączki. Za ile? Za 3 złote. Za 3 złote, proszę. Całe opakowanie, jedno już jest zjedzone. Jest pyszne są te pączki. Niby kto to zje. Już poszło jedno. Dobra. To co teraz będziesz babcie robić? Ja teraz? No. Ja tu przyjdzie się zakupy, to zrobię lepsze. Saba, co to było? Saba takie czasami tak dogaduje właśnie. Wydaje mi artykułowane dźwięki. Dokładnie. Kurczę, pogoda paskudna jest, pada, zimno, pada, nie Saba? Zimno jest, tak? No kurde, co mi się robi z tym ciastem? No co mi jest grany? Dobra, to trzeba będzie wyciąć.
Sajgon. Trafiłem. Udajmy, że tego nie było. Sajgon był. Sajgonki? Dobra, ja sobie robię kawę. Co to ciasto rośnie w tej komórce? Co? Ciasto rośnie w tej komórce. Jak ciasto rośnie? Nie rozumiem, ciocia. Nieważne. A to jest już nieważne. Z cynamonem niech zgadnę. Bez. Może. Co to się stanęło, że bez cynamonu? Nie mam ochoty na cynamon dzisiaj. Gdzie coś rozgrzewka takiego innego. Zobaczymy, jak one będą wychodzić w poranek. To pierwszy trzeba upiec. Pierwszy trzeba krem dać jeszcze. No przecież trzeba upiec najpierw, a później jak śmietana upieczysz? Z serkiem. Kurde, to aż tak się uciekł? Aż tak mi uciekł, ale to się z niego wykroimy. Trzeba się posługiwać sprzętami profesjonalnymi. No widzisz, tak się bawię w piasku, babki z piasku. No, patrz. Bo się przykleją, no to weź odklej. To nie musisz odkładać, weź to byłby. O, jest w końcu, idealnie. Dobra. Żeby mnie wykradł. Myślę, że to wszystkie, no większość ciasta, że pójdzie, bo tam się piecze ten biszkopt. Jeszcze jeden muszę zrobić. Uciekający biszkopt. No. Dzisiaj się popiecze, a jutro się będzie przekładać. I to musi wystygnąć. Kapustka mi się gotuje. Na bigos? Na bigos. A, ja wody nie postawiłam na kawę. Czekam na wodę, a wody nie postawiłam. Tak jak dziadzio kiedyś czeka na kawę i czajnik ten, gazu nie włączył. Ja nie postawiłam. Aha. Przebiłam dziadzia. No, cały czas się przykleja to ciasto. Jak tam, Igorek, cieszę się, że już koniec ferii? Nie. Szczerze nie. Nie no, cieszę się. Chwilę jeszcze. Pomożesz? Ja na razie odpoczywam. No aha, dzięki za. Nie chcę ci odbierać fachu. Dzięki. Proszę bardzo. Do twoich usług. Zawsze do twoich usług, mociu panie. Bez mociu panie, nienawidzę mociu panie. A wiesz, co to znaczy? Wiem. I nie. A za grube. No to właśnie to. Weź tam, gdzie są, jest mąka podsypana, a to się później ściągnie i się rozwałkuje, no wiesz? No właśnie nigdzie nie jest mąka podsypana. Jest tutaj, na rogach. O, tu właśnie. Takie ciasto, to ciasto ma właśnie to do siebie, że jest strasznie takie... Takie... Klejące. Klejące, no. Robić to? Znudziło ci się już? Mi by się znudziło. No, no, no czyli tak. No cię panie. Ale nie rób tak, bo ciasto spada.
Wszystko rozumiem, ale bez przesady. Proszę pana. Tyle? No, wykrawamy. Dobra, tak, daj ja teraz z całym ciastem i widzimy się, jak już wszystko będzie wykrojone. Też mamy paweczki przełożone. Serkiem mascarpone. Na środku jest mango. W środku jest mascarpone karmelowe i śmietanka 30. Proszę, to są dobroci. Pyszności.